Testowy autobus jeździ po drogach powiatu lubińskiego od ostatniego weekendu. Zazwyczaj na liniach podmiejskich, gdzie pasażerów jest mniej. Lepiej się jeździ. Bardziej, jak to się mówi, autobus na XXI wiek. Autobus jest w pełni niskopodłogowy, zarówno przy drzwiach przednich, jak i tylnych. Posiada klimatyzację całopojazdową. Ponadto ma tak zwany przyklęk, czyli można go opuszczać, żeby ułatwić wsiadanie pasażerom niepełnosprawnym z wózkami. Ponadto ma również rampę, żeby można było wprowadzić wózek inwalidzki. Kierownik działu przewozów Piotr Grzegorzewski dodaje, że dużo firm zgłasza się z propozycją przekazania testowych autobusów. Prawdopodobnie zarząd PKS-u będzie jeszcze korzystał z takiej możliwości, zanim wybierze, który autobus ostatecznie kupić. Dostaliśmy go tylko na kilka dni dla testy, ale wydaje nam się, że będzie można po tych kilku dniach testów wyrobić sobie opinię na temat tego autobusu. Zdaniem kierowcy autobusu jest parę rzeczy w pojeździe, które wymagałyby poprawki. Dom lusterko, którego tu nie ma. No, wszędzie osobówki, jakiekolwiek many, nie many, duże, neoplany, wszystkie mają lusterka. No tam malutkie lusterko, takie jakieś, no widać, ale to nie do końca. Trzeba się przyzwyczaić od lusterko zewnętrzne, jest bardzo nisko położone. Iveco Stratos jest pierwszym od 2 lat autobusem, który testuje lubiński PKS. Jak zapewniała firma przekazująca testowy pojazd, autobus w Lubinie to jedyny w Polsce egzemplarz.